kocham cię mała, ty skradłaś moje serce. Ja ciebie bardziej mam na ciebie ochotę. Co mam ci dać? Dziecko. Nie odnajdzie więcej nas ta sama chwila. Wlewam ci najwięcej nasienia do matce. Hej Ewcia! Pośpiewamy dzisiaj razem! Otóż to, moi drodzy, tak jak wam mówiłem, jak dobijecie 25, będzie śpiewanką z Ewunią, naszą buziaczki ukochaną. Tutaj komentarzy dość tak zostawiliście, ja to musiałem czytać. W sensie nie przeczytałem wszystkiego, przepraszam. Ale coś z tego powybierałek. No i co, tak sobie myślę, no kurczę, jakbyście chcieli kolejny taki odcinek ze śpiewaniem z Ewcią, no to już musi być 40 tysięcy łapek. Nie wiem, czy dacie radę, jak bardzo byście chcieli, tak dalej. Dacie radę. Jesteśmy na 87, czyli coraz wyżej idzie nam naprawdę jak błyskawica. Serdeczne pozdrowionka dla Cybermariana i Agnieszki. Powalczyliśmy troszeczkę i teraz na celowniku mamy tak: Palion, Mateusz, M, Dilerek, Minecraft mają po 1, 3, 2. Ciśniemy, subskrybujcie kanał, bo lecimy po top 1 na całym świecie. A ja już nie przedłużając, witam się z Ewunią. Cześć Ewcia! About what? Ja dzisiaj nie pani Ingrid będę. Halo Polski, już. Ciao Bella. Ciao Bella, jeszcze nie po włosku zacznę. Kurde, cały alfabet światowy muszę się nauczyć, jak to pozmieniać. Czy ty możesz po polsku do mnie zacząć mówić? A gdzie chcesz? W Polsce, jesteśmy w Polsce, rozumiesz? Tak, bo jestem z Polski. No i do gadań. Zaczniemy dzisiaj romantycznie. Zobaczcie na tą twarz, ona się aż prosi, żeby jakiś komplemencik powiedzieć. Jesteś ładniejsza niż na zdjęciach, a na nich już byłaś piękna, powiedz mi ile to znaczy na zawsze. To wylesz mi swoje zdjęcie, przystojniak. No, już sweet focie ci myślę. Powiem wam, że grubo się zaczyna. Ewcia, zanim ja prześlę ci swoje zdjęcia, musimy się troszeczkę lepiej poznać. To zrób, zawsze jest ładne. O, no jeszcze jeden komplemencik. Ona myśli, że wie, że ja wymięknę. Nie, nie, nie. Wiecie, musimy się z nią poznać. Zapytamy jej o jej plany życiowe. Kim chciałabyś zostać w przyszłości? Piłkarzem. W pierwszej kolejności musisz się nauczyć języka polskiego. Ja myślę, że to, co napisałaś, jest z Polski, to jest pic na wodę fotomierz. Teraz może powiemy, kim my chcielibyśmy zostać. Chciałem być marynarzem. Kim chciała być? No przecież, ale może jej powtórzymy? Chciałem mieć tatuaże. A nie masz? No niestety jeszcze dziarki nie mam, a ty masz jakieś tatuaże? Ta. Ta? No dobrze! A pokażesz? Oczywiście, tylko chodzi do sypialni. Nie za szybko na niektóre rzeczy, Ewcia! Może jednak troszeczkę odrobinkę? Cyk, cyk, pyk, niunia, ładuj się pod koc! Dlaczego się o mnie troszczysz? Jakie pytanie ty! Nie spodziewałem się, że w taki sposób umiesz rozmawiać! A ja cię lubię, aż za bardzo, przez to myślę już o ślubie już! I mam nadzieję, że ty też mnie chcesz! Pachniesz jak wiosenny bez. Tak lubię cię jak na zabój, tak. Tak. Co? Kobieto, ja tu się produkuję, a ty mi tylko tak? Jesteś w szpitalu psychiatrycznym i wylądowałem tam przez ciebie. Czemu? Bo mi ryjesz beret, kobieto, rozumiesz? Rozumiem. Jakie pomidory? Rozumiesz, oczywiście, że rozumiesz pomidory. Razem ze mną weź tu bądź. Weź nie młodniej, weź się starzej, chodź krok w krok. Idź stąd. Ja no nie wytrzymam, ja się staram jak mogę, a ty co, powiesz mi idź stąd? Jak chcesz się cisnąć, to może wróćmy do ostatniego tematu. Zdradziłaś kurwo mnie. Jestem chlopakiem. No i wszystko, oczko mi puściła, ona już dobrze wie, że zostałem spanczowany. Pod pociąg się podłożę, ale nie przejedzie mnie, bo kurwa jedzie po innym torze. Cieszę się, że to nie jest odpowiedź tak. Okej, bawimy się w to pytanie czy wyzwanie, bo widzę, że ty nie umiesz się w to bawić. Jeszcze mi musiała dogryźć. Dobra, to zadaj pytanie. Okej, no to kto pierwszy zadaje pytanie lub wyzwanie? Okej, no to zadaj pytanie. Skoro nie jestem botem, pokaż mi swoje ciało. Wstałem jak co dzień rano i się okazało, Ewcie pojebało. Nie mogę spać w nocy. O nie, czy to jest moment na
przytulasy. Kocham cię, mała, ty skradłaś moje serce. Ja ciebie bardziej mam na ciebie ochotę. Teraz mi pisze, że mnie kocha i że ma na mnie ochotę. A pamiętacie, co było w ostatnim odcinku? Jak zapytałem ją, czemu mnie zdradziła, powiedziała, że już mnie nie kocha. Czas pokazał, kto jest kim, ile znaczy wartość słów. Ja dziewczynko, a nie ty moje. Ewcia, co ty jesteś dzisiaj taką małomówna? Bo jestem niemiała. Niemiała, no niemiała, mózgu nie miała. Nieśmiała, okej, okay. Czyli trzeba przejąć inicjatywę. Wyluzujmy się na parę chwil. Otwórz wino, niech zapłonie grill, płonie grill. Bo tak, jakie jest twoje ulubione jedzenie? O, o, w końcu o coś normalnego zapytałaś, dziękuję. Z jedzeniem kojarzy mi się krokiet. Krokieterka, gdy idzie do góry lewa rzęsa. Mam kogo innego. Dziewczę, to jest łamacz serc, naprawdę. Pierw mówi, że mnie kocha, potem, że ma kogoś innego. Jeszcze źle interpretuje moje słowa. Ja jej mówię o rzęsie, a ta kropelka, kropelka, kropelka. Ile dałbym, by zapomnieć cię, wszystkie chwile te, które są na niebo chcę. Nie myśleć o tym już, zmuchnąć wszystkie wspomnienia niczym zaległy kurz. Tak już. Kocham cię i to mocno. Ja myślę, że Ewcia ma dwubiegunowość, ale jeśli się bardzo kocha, to trzeba się z tym uporać. Także wesprzemy ją w tym. Odkąd zobaczyłem ciebie, nie mogę jeść, nie mogę spać. Jak do tego doszło, nie wiem, miłość o sobie dała znać. Ja też. Ja myślę, że to nie ma sensu, żeby się tak produkować, naprawdę! Najważniejsze, że jest uśmiechnięta. No sprawić uśmiech na takiej pięknej twarzy, to największe marzenie faceta. Mała księżniczko, oczy masz jak odbicie gwiazd. Wcale nie. Ewcia, dlaczego ty jesteś dzisiaj ograniczona? Ja tutaj się staram, pocę się, krew mi leci z potylicy. A ty co? Bo się tak urodziłam. Nie, nie urodziłaś się tak. Urodziłam się, jestem piszeledziem. Pisze śledziem! Jakim śledziem? Co? Tak lubię. Chodzi mi o śledzia! Czy ja mogę z tobą normalnie dzisiaj porozmawiać? Jasne. No nie wytrzymam! Już przemyślałaś swoje zachowanie? Okej. Okay. Przemyślałaś swoje zachowanie już? Ono nie za ciekawe masz. No nie mam za ciekawie. Ciekawe dlaczego? Bo mnie nie ma. No zauważyłem, że taka nieobecna dzisiaj jesteś. Niedziela to uwielbiam. A, w niedzielę Ewcia jest nieobecna, także idealnie trafiłem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Co? Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy! Czego nie rozumiesz? Piosenka Sławomira. Skąd ty znasz Sławomira? Bo cię kocham. Nie odnajdzie więcej nas ta sama chwila. Wlewam ci najwięcej nasienia do matce. Źle. Dzwoni na policję. Dzień dobry, mam do zgłoszenia pewną sytuację, która zmieniła moje życie na gorsze. Dzień dobry, komenda policji w Radomiu. Kto niszczy panu życie? Ewcia. Jaka ulica? Ulica Ewy Budda Kamień, yeah. Ile? 13. Co dokładnie się stało? Co się stało? Ona to robi jak za karę. Dałem jej dłoń, a chciała palec. Aha, czyli ona chce nam tutaj przekazać, że teraz jesteśmy przyjaciółmi, ale potem możemy być razem. Czy tutaj chodzi o nas? Nie jestem za młoda. Wiem, że kobiet nie pyta się o wiek, dlatego zapytam, ile masz wiosen? Disma. 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 Ale ja nie pytam o Disa, tylko o ciebie. Tatuaże czy nie? Nie mam tatuaży, to już rozmawialiśmy. Ile masz wiosen? Jak wyglądają twoje skrzydła? O które skrzydła ci chodzi? O to, w którym się pytasz, czy cię kocham. Wiem, że jesteś zimna jak lód. Wiem, że będziesz pijana znów. Wiem, że kiedy wbijasz na klub, wszyscy się patrzą, patrzą, patrzą. Ty jesteś botem, powtarzasz się. Ja jestem botem, tak? To udowodnij. Jak mam ci to udowodnić? Mam wysłać swoje, zdjęcia? Masz Facebooka. Mam, a co? Zatro mnie. A jak się nazywasz? A co cię to obchodzi?
Ej, ludzie, pamiętajcie swoją drogą, żeby na takich stronach nigdy nie podawać swoich danych. Tak z góry mówię. No to jak mam cię zaprosić? Do siebie. Do domu cię nie zaproszę, za krótko się znamy. Nie mam pojęcia, co się dzieje w dniu koncertu. W dniu koncertu w KZD Rode w godzinach popołudniowych w KZD Rode w dniu. To daj trochę. Co mam ci dać? Dziecko. Ale ja nie mam dziecka. Ale jesteś w ciąży. Ja jestem w ciąży? Który miesiąc? 27. A bardzo się boisz porodu? Nie boję się, a co? Czego? Porodu. Ale ja nie jestem na razie w ciąży. Czemu mówisz na razie? Nie mówię. Czemu powiedziałaś, że na razie nie jesteś w ciąży? Nie jestem Polką, jestem Polakiem. Stanowczy patriotyzm! Będziesz miała polskie dziecko? Tak. O, a z kim? Moim chłopakiem poprzednim, a co? Będziesz miała dziecko ze swoim ex? Nie. To z kim będziesz miała dziecko? No stop. Ewcia, ty się rozpędzasz za bardzo dzisiaj. Raz nic nie mówi, bo jest nieśmiała. Potem mówi, że ze mną będzie miała dziecko. I wyobraźcie sobie, co mi siedzi w głowie. O, naprawdę dość. Wlewam ci więcej nasienia. Do widzenia. Dajcie mi już spokój. Ja dzisiaj, nie wiem, idę strzelić 14 razy głową sufit. Jeśli chcecie kolejny odcinek, to bijcie te 40 tysięcy łapek. Zostawcie subskrypcję, a my widzimy się już jutro o godzinie 16. Trzymajcie się. Bless.